Szczęść Boże! Bardzo serdecznie witam wszystkich tych, którzy chcieliby razem z nami 2 czerwca dziękować Panu Bogu i zawierzać się Bożej Opatrzności w kolejnym naszym Dniu Dziękczynienia. Dniu Dziękczynienia, w którym naprawdę chcemy zobaczyć służbę Panu Bogu i podziękować wielu, wielu ludziom za to, że chcą służyć każdemu człowiekowi. Wzorem dla nas będzie wyjątkowa osoba, Królowa z Wawelu, święta Jadwiga, której relikwie chcemy wnieść do naszej świątyni Opatrzności Bożej. Dlatego też bardzo serdecznie zapraszamy najpierw na plac Piłsudskiego, by tam rozpocząć pielgrzymkę prawie 12-kilometrową do świątyni Opatrzności Bożej, można powiedzieć drogą królewską. No boż święta Jadwiga przecież taką królową była. Była królową nie tylko z malowania, z nadania i dlatego, że nosiła koronę, ale przede wszystkim dlatego, że służyła wielu ludziom. A dzisiaj nam służy jako przykład, więc zapraszamy na tę pielgrzymkę do Świątyni Opatrzności Bożej 2 czerwca od godziny 8. Oczywiście można się włączyć także i w tą ostatnią część naszej pielgrzymki od kościoła Ojców Barnabitów, gdzie tam właśnie w okolicach godziny 11 rozpocznie się już ta najbliższa procesja wraz z relikwiami innych świętych, którzy błogosławionych, którzy zostali wprowadzeni do naszej Świątyni Opatrzności Bożej. I w tym otoczeniu tych świętych i błogosławionych chcemy także dziękować Panu Bogu właśnie tą procesją dziękczynną w tym dniu świętego, dniu dziękczynienia. Oczywiście msza święta, ta najważniejsza część naszego dziękczynienia, więc dziękujemy Panu Bogu, zawierzamy. Ta msza święta o godzinie 12 będzie ją celebrował i homilię wygłosi ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Bardzo serdecznie zapraszamy.